Gratuluję zwycięstwa drużynie Anwilu. Myślę, że zwycięstwo w pełni zasłużone. Dzisiaj praktycznie na wszystko, gdzie mnie popatrzeć, to oprócz, można powiedzieć, zbiórek, w których pokazują też jakąś cechę wolicjonalności, w której naprawdę staraliśmy się walczyć, to dzisiaj głównym problemem w meczu z naszej strony była organizacja gry. 21 strat po naszej stronie, co dało generalnie dużo bardzo łatwych punktów drużynie Anwilu. Zdobyli ponad 20 punktów z szybkiego ataku i generalnie to jest główna przyczyna, myślę, tego, co się wydarzyło na boisku. Także jeszcze raz, tak jak powiedziałem, gratuluję drużynie Anwilu zwycięstwa i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystąpię, poproszę Ciebie o opinię do dzisiejszego meczu. Gratulacje na drużynę Anwilu, że dzisiaj zasłużone zwycięstwo, jak trener wspomniał. Dobrze wyświetlone, złapali confidence i łatwiej im się grało przy takiej przewadze. My natomiast goniliśmy cały mecz, wszystko zdrowie nas kosztowało. W tym momencie nawet blisko się zrobiło, ale znowu te straty, o których trener wspomniał, za dużo ich też mieliśmy. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania? Proszę Panów, ja mam pytanie do obu, jednakowe pytanie. Czy nie sądzi Pan, Panie Trenerze i Pan, Panie Krzysztofie, że zostaniecie zagonieni, bo siódemką nie da się grać na jednakowym, bardzo wysokim poziomie, czyli poziomie, który Państwo reprezentowali w rundzie zasadniczej? Jeśli można, to mają zrobić. Ale to chciałbym poznać odpowiedź. No, generalnie w ten sposób chciałem powiedzieć. No, my nie mamy, że tak powiem, innego wyboru i to staramy się, że tak powiem, to co robimy, robić, to co robiliśmy do tej pory, robimy dalej. Zmieniliśmy parę rzeczy, że tak powiem, aby spowolnić troszeczkę tempo gry i tak dalej. Natomiast no, tak jakby niewiele więcej możemy zrobić w tej materii. No, i czemu więc nie gra Pamuła? Pamuła ma kontuzję, nie może grać. Pamuła ma kontuzję. No, ma kontuzję po prostu. Panie Krzysztofie? Niewiele możemy zrobić, ale mniejsza rotacja jest, ale myślę, że przez to większe zawodniki czuje się w grze. Ma to czucie gry większe i no, wszyscy minuty spędzone na parkiecie i tak naprawdę
jesteśmy dobrze też przygotowani, więc mimo tych problemów staram się, że to wszystko dać jakąś radę. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Panie trenerze, no, mówimy tutaj o przygotowaniu kondycyjnym, ale jednak zadecydowała ta pierwsza kwarta. Wasze złe wejście właśnie w ten mecz. Dlaczego? Skąd te straty, skąd te problemy na początku? To jest bardzo dobre pytanie. No, ja na pewno jak będę oglądał dzisiaj mecz, zastanowię się jeszcze na tym, spróbuję zanalizować sytuację. No, tego nigdy nie wiadomo. Myślę, że to jest jakaś sprawa psychiczna tylko i wyłącznie, bo jeżeli potrafimy wrócić do gry na 47-44 w trakcie trzeciej kwarty, no to no nie mogliśmy być, nie wiem, bardziej zmęczeni na początku niż w końcówce meczu. Chyba tylko z tego to może wynikać. Krzysztofie, właśnie do Ciebie to pytanie. Dlaczego tak weszliście? Co się stało? Nie wiem. Jakaś presja w tym momencie? Pan też był na meczu, więc Pan też może odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że jakoś Ambi jakby miał więcej do stracenia i to było widać z początku, jak rzucili się na nas, my się cofnęliśmy i podjęliśmy rękawice tej walki. No i szybko te punkty poleciały, zanim zdążyliśmy cokolwiek zrobić, już ta przewaga rosła do 20 punktów. Więc na pewno jakieś wnioski trzeba tam wyciągnąć i nie popełnić tych błędów, które dzisiaj było mnóstwo. W czwartek jesteście pod ścianą, musicie wygrać. W sobotę. W sobotę. Wiemy o co. Okej. Jesteśmy. Generalnie... Nie poddajecie się i będziecie walczyć. Na pewno nie. To się gra. Rozpoczęliśmy bardzo dobrze ten mecz. Bardzo agresywnie w obronie. Zaskoczyli kompletnie ekipę ACK. Z agresywności, z której są punktowali do tego. Moi z dystansu prawie wszystko trafili. Druga kwarta wyrównana. Troszeczkę rotacja nie wytrzymała tak, jak powinno. Ale trzecia kwarta jest troszeczkę ta, która zastanawia, dlaczego nismo przez 5 minut mogli zrobić punkt. Proszę. Mocno, nie troszeczkę. Tak się mówi na końcu, jednak wynik, który wszystko mówi za siebie. Jesteśmy bardziej byli wyraźnie lepszym zespołem i myślę, że my wypuścimy tu szansę, która będzie w sobotę, że przejdziemy dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wyraźnym liderem z kolei Krzysztof Szubarny, który tak jak powiedziałem dzisiaj, dużo punktów Markus Giniard. Krzysztof, jak skomentujesz Waszą grę i grę całej drużyny? Dobry wieczór. Bardzo ważne spotkanie. Prowadzimy w serii 2-1, ale to nie jest koniec. Rozmiary zwycięstwa się nie liczą. Można wygrać jednym punktem, można 20, a to jest tylko jedno zwycięstwo. Gramy do 3, więc brakuje nam jeszcze jednego. Myślę, że jesteśmy gotowi na sobotnie spotkanie. Gramy przed wspaniałą publicznością. Dzisiaj było to widać, że doping publiczności nas niósł. Wierzę w to, że hala się wypełni jeszcze bardziej w sobotę i awansujemy do półfinałów. Dziękuję. Dziękuję. Czy Państwo macie pytania do naszej gości? Tak, jeśli można, chciałbym najpierw do Pana Krzysztofa Szubarki. Jeśli można. Nie męczy Pana odpowiedzialność w pierwszej postaci zespołu? Uwielbiam to. Krzysztofie, dziękuję. Panie trenerze, zapomniał Pan jeszcze o jednym graczu. Czemu nie gra Wasojewicz? To się stało? Playoffy są i ja myślę, że ja cały problem poleży mój za tego, że nie mam określone 8 zawodników, którzy są to playoffu. Ja nie wiem, kto gra z dużą rotacją, masz tyle. Który nie grał u przedsezonie. Wyraźnie u playoffu nie buduje się forma zawodników, nego ci, którzy są pracowali i znają znaczenie playoffa, oni zaczną i profesjonalne podejście i swoje zachowanie przed playoffami jest bardzo ważne. Ten okres, który my mali, wykorzystali na tym, żeby budować swoją formę, która teraz będzie pokazana na boisku. Myślę, że ima tutaj dwa zawodnika, które by mnie bardziej kurzy formę tych zawodników, niż Wasowicz.
Ale Tony Udemy od początku też mało gra. Przynajmniej dzisiejszym. Tony Udemy, ten Saint Hedges, tak. To są ludzie, którzy tak naprawdę są od mnie dostali dużo zaufania, dużo minut, dużo cierpliwości z mojej strony i myślę, że zespół też przyzwyczajony do ich, oni by mogli się dołożyć troszeczkę. Myślę, że są u takiej problemu, oni są trenowali bardzo dobrze, jest fizycznie przygotowani, brakuje jednego dobrego meczu, żeby się odbudowali i usłyszeli, że im wyjdzie mecz, tak jak się mówi. Dzisiaj grał zespół. Ja bym chciał zwrócić uwagę, nie wiem, czy pan się zgodzi ze mną i prosił o opinię Nikolę Jovanovicia, który nie zdobywał punktów, ale wykonał morderczą pracę obronno-atakującą. Tak, tak. Nikola dzisiaj to jest naprawdę od samego początku to, co jest najmocniej u Tomy, że on bardzo dobrze widzi, kiedy trzeba wysłać piłkę na przeciwku stronę, kiedy trzeba na tą samą stronę penetracja. Myślę, że dzisiaj bardzo dużo pomógł. Na 100% pani ma rację. Dziękuję bardzo. Trzymajcie państwo jeszcze. A co się stało w trzeciej kwarcie, że to się przegraliśmy? 26 do 13. 13 do 26. Z jednej strony to wam powiem, że żeśmy teraz wygrali tego meczu 40 punktów, ja nie wiedziałem, co by robił ze swoim zawodnictwem na ten. Co im powiem? Grali cały mecz 40 minut, wszyscy nosami do chmuru. Nie możesz im nic mówić. O, kupiłem mam jeden adut, że przeanalizujemy mecz, dlaczego nismo wykorzystali. Myślę, że smo imali sytuację, zaczęliśmy kwartu sa stratą pod koszem na Kriszu, jest bila dobra akcja, trzebali smo złapać piłku pod koszem, później smo drugą akcję i znowu nismo wykorzystali dobrą pozycję i zrobi się od razu jaka taka nerwówka, tak da powiem. Daje tu na przykład pan Hajić u dyspozycji, pa u tym czasu, kiedy jest tako dwie akcje na odwrót, podasz fajno Hajliću, Hajlić robi mane, pa rzuci jak Malka Bašić, pa mišici, mówimy idziemy dalej, joj, jest fajnie. Ale niestety mój zespół muszę radzić tak jak muszę, jest trudno, wszystko na odwrót idzie, jest penetracja i z rzuta za trzy punkta. To jest trudna gra, ja też nie lubię taką grę za bardzo. Ale jest 15 punktów, jest 2-1 dla nas. I mam nadzieję, że będzie 3-1 i wtedy ta trzecia kwarta niech będzie taka sama, a gdy wygramy, nie ma sprawy. W sobotę też tak zaczniemy agresywnie, bo trener Adamek powiedział, że zostali zaskoczeni. Jeszcze agresywnie. Czyli już trzeba kapitan to do kapitana. To można jeszcze agresywniej zagrać? Można. Zobaczą państwo w sobotę. Panie Krzysztofie, chciałbym, żeby nie fałtywał pan jednym zdaniem, bo jednym słowem. Zapytam, czy jest pan w stanie grać 40 minut? Myślę, że jestem, ale dzisiaj grałem 30 wystarczająco. Tak, ale dopytuję się, czy fajny jest zmiennik, czy dobry w końcu, który wrócił na parkę, poduje kontuzję. To na pewno jest bardzo, bardzo doświadczonym zawodnikiem, grał w wielu ligach w Grecji, we Francji, więc na pewno na niego bardzo liczymy. Też na pewno troszkę zaburzył jego brak w szóstkach, bo Barwilas naprawdę wnosił z ławki bardzo dużo. Z tego co kojarzę, nawet kiedyś był jakiś artykuł, że przeliczając na minuty jest najskuteczniejszym zawodnikiem, więc bardzo się cieszymy z jego powrotu i widać, że możemy też razem funkcjonować na boisku, jak widać może rozgrywać, więc tylko się cieszyć z tego powrotu. Bardzo A z kim panu się dzisiaj najlepiej grało? Z całą drużyną mi się dzisiaj super grało. Dziękuję.